Cześć kochani, z tej strony Przemek, PP Autoszkoła Tychy. Dzisiejszy materiał będzie w całości poświęcony drogom jednokierunkowym. Zapraszam na film. Zacznijmy może od tego, co to są drogi jednokierunkowe i gdzie występują. Drogi jednokierunkowe umożliwiają ruch pojazdów tylko i wyłącznie w jednym kierunku. Zwykle są to drogi, których szerokość uniemożliwiałaby ruch w obu kierunkach. Drogi jednokierunkowe to nie tylko wąskie uliczki, mogą mieć też formę wielopasmową. Tak jak na przykład tutaj mamy drogę jednokierunkową o dwóch pasach ruchu. Kierunki jazdy są zwykle na nich bardzo fajnie oznaczone i tutaj macie informację, z którego pasa, w którym kierunku możecie jechać. Umiejętność jazdy po drogach jednokierunkowych jest oceniana na egzaminie państwowym, także musicie wiedzieć, jak się na nich odnaleźć. Opowiem Wam o kilku rzeczach, o których należy pamiętać. Po czym poznać, że wjeżdżacie na drogę jednokierunkową? No nic prostszego, patrzycie na znaki. Widzicie to? Jest informacja o tym, że ta droga jest drogą jednokierunkową. Brak tego znaku oznacza, że wjeżdżacie na drogę dwukierunkową. Dojeżdżam sobie właśnie do skrzyżowania, mam ustąp pierwszeństwa i nakaz jazdy w prawo za znakiem. Mam tylko jedną możliwość, czyli skręt w prawo, daję kierunkowskaz. A na chwilkę się zatrzymam. Zwróćcie uwagę, skręt w lewo jest niemożliwy. Jazda w lewo zaowocowałaby jazdą pod prąd. Tam mamy znak zakazu wjazdu. A po prawej stronie jest informacja, że wjeżdżamy w drogę jednokierunkową. Okej, sprawdzam lewą stronę. Wiem, że tylko od tamtej strony mogę się spodziewać ruchu. Tutaj sobie jeszcze sprawdzę, czy mam możliwość wjazdu. I jadę. Jeśli jesteście na drodze jednokierunkowej i planujecie z niej wyjechać, istotne znaczenie ma to, po której stronie ustawicie się na wyjeździe. Jeśli chcecie skręcić w prawo, ustawiacie się przy prawej krawędzi drogi, a jeśli chcecie skręcić w lewo, ustawiacie się po lewej stronie. Okej, wjeżdżam na drogę jednokierunkową. W tym wariancie chcę skręcić w prawo. Wrzucam prawy kierunkowskaz, ustawiam się blisko prawej krawędzi, wstępnie sobie kontroluję lewą stronę, podjeżdżam jeszcze raz, nie ma nikogo, skręcam i załatwione. Znowu ta sama droga jednokierunkowa. Tym razem chcę skręcić w lewo, więc włączam lewy kierunkowskaz i słuchajcie, ustawiam się do lewej krawędzi. Tak, podjeżdżam, mam ustąp pierwszeństwa, muszę ustąpić wszystkim, którzy jadą na drodze z pierwszeństwem. Sprawdzam po kilka razy, w porządku i kontrolnie wyjeżdżam. Na wyjazdach z dróg jednokierunkowych bardzo często spotkacie się ze znakami poziomymi wymalowanymi na całą szerokość drogi. W tym przypadku mamy linię jednostronnie przekraczalną od tej strony. Oznacza to, że mogę ją przekroczyć tylko od strony wyjazdu. Wyjeżdżam z drogi jednokierunkowej, sprawdzam lewą czysto, jadę. A tutaj przykład linii warunkowego zatrzymania złożonej z trójkątów. Spójrzcie też na całą szerokość drogi. Będę wyjeżdżał z tej drogi w lewo. Włączę lewy kierunkowskaz i ustawię się od lewej krawędzi. Jest ustąp pierwszeństwa. Kontroluję lewą, prawą po kilka razy. W porządku, mogę jechać. Najczęstszym błędem na egzaminie jest złe ustawienie pojazdu. Chcąc skręcić w lewo, ustawiacie auto na środku. No i to skutkuje błędem na egzaminie. Powinniście się ustawić przy lewej krawędzi. W tym momencie egzaminator zaznacza błąd, ale nie przerywa egzaminu. Na egzaminie może paść polecenie: proszę skręcić w najbliższym dozwolonym miejscu w prawo. I teraz co zrobić, żeby się nie nadziać i nie wjechać pod prąd? Patrzymy oczywiście na znaki. Tutaj w najbliższym miejscu nie wolno mi skręcić, mam zakaz skrętu w prawo. I oczywiście ostatecznym potwierdzeniem będzie zakaz wjazdu na wjeździe. Także tą drogę automatycznie wykluczam, jadę dalej. Polecenie cały czas jest aktualne, więc szukam najbliższej dozwolonej drogi, w którą mogę skręcić. Tutaj nie mam żadnych znaków, które zakazywałyby mi skrętu w prawo, więc to jest moja droga. Mogę wjechać. Zwolnię sobie, bo mam niewidoczny przejazd dla rowerzystów. Porozglądam się kilkukrotnie. Wolno opuszczam pojazd. Wjeżdżam na nową drogę, patrzę na znaki. Jest informacja dla mnie, że wjeżdżam na drogę jednokierunkową. Gdybym chciał teraz skręcić w prawo,
Już widzę, że nie mogę tego zrobić. Mam linię jednostronnie przekraczalną, od mojej strony linia ciągła i mam zakaz wjazdu. Czasem droga jednokierunkowa zmienia swoją rolę i staje się drogą dwukierunkową. No i po czym to poznać? Zobaczycie na swojej drodze znak ostrzegawczy. O, ten tutaj, czarne strzałki na żółtym tle. To informacja dla mnie, że nagle moja droga jednokierunkowa zmieniła swój charakter i stała się drogą dwukierunkową. Hani, dzięki serdeczne za uwagę. No i zapraszam na kolejne materiały poświęcone nauce jazdy na kanale YouTube Prawko Tychy. Zapraszam też na swoją stronę www.ppszkola.pl i na Facebooka ppszkola. Jestem też na TikToku. Wyszukajcie instruktor Przemek. No i zapraszam do śledzenia kolejnych materiałów na moim kanale. Do zobaczenia.